Siema. Tak jak obiecywałem, przyszedł czas na podsumowanie stanu zamkniętego. Może zanim przejdziemy do omówienia kosztów, to tak na szybko, tylko krótkie dane odnośnie budynku. Dom ma niespełna 93 metry kwadratowe powierzchni. Na tym metrażu udało nam się upchnąć salon z aneksem kuchennym, w którym się właśnie znajdujemy, dwie łazienki, spiżarnię, wiatrołap, kotłownię oraz trzy niezależne pokoje. No i korytarz, ale to tego nie warto chyba wyliczyć. Jeżeli chodzi o wymiary budynku, jest to 7,5 metra na 15,34. Jest to wymiar w osiach. No i to takie podstawowe informacje, które powinienem wymienić. Jeżeli chodzi o koszty związane z wymurowaniem budynku, od ław fundamentowych aż po ściany szczytowe, jest to kwota około 50 tysięcy złotych. We wcześniejszym materiale ze stanem surowym otwartym trochę to pomieszałem, ale nie, to nieistotne, w tym momencie poprawiamy się. Jest to 50 tysięcy złotych, większość oczywiście poszła na gazobeton, z tego co pamiętam to było 13,40 zł za sztukę. Dużego bloczka 24 i około 7,50 za 12. Same bloczki kosztowały nas około, ja wiem, chyba 18 czy 19 tysięcy złotych, także to był największy koszt w tym wszystkim. Stal kupiliśmy bardzo drogo, bo kupiliśmy za 7,5 tysiące złotych za tonę, ale to był okres, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i stal powędrowała masakrycznie do góry. Ponadto oczywiście były bloczki betonowe, XPS, cała kanalizacja. Bardzo dużo pieniędzy też poszło na beton. Beton w tym czasie też mocno podrożał. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o wymurowanie budynku. Kolejny etap to jest konstrukcja dachu. Na konstrukcję dachu poszło około 13 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o te 13 tysięcy złotych, to tutaj przede wszystkim zdecydowana większość, bo ponad 11 tysięcy złotych kosztowało drzewo konstrukcyjne. Reszta to były śruby, wkręty, gwoździe, blaszki przeróżne. Wszystko to, co było potrzebne, żeby spiąć dach do kupy. Tu też trzeba zaznaczyć, że otrzymaliśmy od kuzyna żony sporą ilość drzewa, bo 6 dużych drzew, które pocięliśmy w lokalnym tartaku. No i dzięki temu wyszło nam dużo taniej, no bo to była oszczędność rzędu 10 tysięcy złotych na całym budynku, jeżeli chodzi o drewno, no bo to z tego wyszło około 5,5 metra drzewa konstrukcyjnego i tam bodajże z 2,5 metry sześcienne desek. No i to była bardzo duża oszczędność, w naszym przypadku było około 10 tysięcy, tak jak mówię, na całym budynku. Dach wykonaliśmy sami, także tutaj za pracę nie musieliśmy nic płacić. A jeżeli już o tym mowa, no to właśnie kolejny punkt to są osoby trzecie, dla których musieliśmy zapłacić. No i tutaj przede wszystkim murarze. Zdecydowaliśmy się, że nie będziemy wykonywać murów sami. Poza murarzami oczywiście tutaj w tych kosztach jest koparka, która była dwa razy na działce, jest geodeta, jest badanie gruntu przez geologa. Także w tym jest ujęty architekt, który wykonał dla nas projekt indywidualny. To wszystko to jest 47 tysięcy złotych, uśredniając tak mniej więcej. Oczywiście te wszystkie kwoty, które podają, one mogą być trochę przekłamane, powiedzmy maksymalnie o 1000 czy 1,5. Te większe oczywiście, te 50 czy te 47 tysięcy, bo też wszystkiego nie spisałem do końca, więc to jest mniej więcej zaokrąglona suma, którą ponieśliśmy. No, pewność mam stuprocentową co do cen okien, no bo tutaj raczej nie da się pomylić. Za okna zapłaciliśmy 23 900 zł, z czego połowa tej kwoty to jest jedno okno przesuwne, to są drzwi balkonowe o wymiarze 2,5 metra. I w sumie nie żałujemy, bo robią robotę po prostu. Poza tym mamy jeszcze drugie drzwi balkonowe, nie wiem czy widać to na samym końcu za mną. Pomijając te dwie pary drzwi, mamy jeszcze 6 okien. Oczywiście wszystkie okna są trzyszybowe, ciepła ramka, są oklejone obustronnie. I zostało pokrycie dachu. Całkowite pokrycie dachu wyniosło nas 31 tysięcy złotych i na to składa się 5 tysięcy złotych na tarcice.
2 metry sześcienne drzewa 2000 zł kosztowały, ale tak jak wspominałem, mieliśmy drzewo od kuzyna żony i z tego drzewa było co najmniej 2, może 2,5 metra sześcienne desek, które wykorzystaliśmy na deskowanie. Ponadto też wykorzystaliśmy deski z szalunków, które zostały oczyszczone i zaimpregnowane, one też poszły na dach. No i 3000 to są łaty, kontrłaty, deski czołowe. Mniej więcej 3000 zł poszło na papę. Papa też była kupiona lepszej jakości z tego względu, że dach musiał przeczekać zimę i nie chcieliśmy po prostu kupować jakiegoś badziewia. No i pozostała kwota, czyli 23 tysiące złotych, to jest cały materiał, który poszedł na dach. Oczywiście zdecydowana większość to jest dachówka. W poprzednim materiale dokładnie opisałem, co ile kosztowało, także możecie się zapoznać z tym. No i teraz trzeba by to wszystko zsumować. Stan surowy, zamknięty, bez drzwi wejściowych, co też trzeba by podkreślić. To jest koszt około 165 tysięcy złotych w naszym przypadku. Trzeba też tutaj pamiętać, że nie ponieśliśmy żadnych kosztów związanych czy z mediami, czy z ogrodzeniem działki. Z tego względu, że otrzymaliśmy działkę od dziadków żony, no i te koszty nam odpadły, także nawet nie wiem, ile to by kosztowało, także to też nie mogę na ten temat nic więcej powiedzieć. 165 tysięcy złotych, stan surowy zamknięty praktycznie. Wydaje mi się, że całkiem niezły wynik. Oczywiście można byłoby zrobić to taniej, można byłoby też drożej. Prawda jest taka, że praca, którą sam wykonałem z pomocą teścia czy brata, to jest praca, która jest warta około 30, może nawet 35 tysięcy złotych. Także jakby wykonać podobny dom systemem zleceniowym, to prawdopodobnie trzeba się szykować na koszty około 200 tysięcy złotych. Oczywiście to jest zależne od tego, za ile dostaniecie materiały. A w drugą stronę idąc, jakby chcieć zrobić taki budynek i robić wszystko samemu, można by się zamknąć w 150 tysiącach bez problemu. Jakby odjąć tutaj samych murarzy, to już jest 130 tysięcy złotych. Oczywiście można byłoby i też koparki nie brać i tam czegoś jeszcze, można by wszystko naprawdę samemu zrobić, to wtedy prawdopodobnie byłoby to około 120-125 tysięcy złotych. Także jak widzicie, dom wcale nie musi kosztować milionów. Zobaczymy, jak będą wyglądać następne etapy. W tym momencie już niedługo będziemy ruszać z elektryką, mam nadzieję. Także do zobaczenia!